Ciao, docentissimi! Dzisiaj mam dla Was zagadki. Może sami spróbujecie takie zagadki wymyślić, albo może znacie jakieś strony internetowe, gdzie takie zagadki można znaleźć. Bardzo Was proszę, spróbujcie odpowiedzieć na tą moją zagadkę dzisiaj w komentarzu. Troszeczkę się pobawimy. Zapraszam Was także na oglądnięcie moich innych filmików na YouTubie. Przechodzę do zagadki. O il capellino è un gambo lungo. Cresco nei boschi, mi chiamo. No, ciekawa jestem, czy wiecie? Myślę, że tak. Takie zagadki możemy też wykorzystywać na zajęciach językowych. Oczywiście nie muszą być do końca zawsze rymowane. Fajnie by było, bo wtedy łatwiej odgadnąć. Takie zagadki mogą przygotowywać także wasi uczniowie. Możecie sami spróbować. A jeżeli się razem zainspirujemy, to mam nadzieję, że pod tym filmikiem będzie parę linków, dzięki którym będzie nam łatwiej takie zajęcia przygotować, taką rozgrzewkę językową przygotować. Tymczasem pozdrawiam. E a dopo, ciao!